ślimaczkiem jest, z Biedronką dziś spędza dzień. Z kumplami w lesie swym spędzają tak całe dnie. Basia Biedronką jest, ślimaczkiem dziś bawi się, a każdy nowy dzień ciekawą przygodą jest. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Karnawał. Zima powoli się kończyła. Leśni przyjaciele siedzieli w domku Basi. Powinniśmy zacząć przygotowania do karnawału, powiedziała Matylda. Za kogo się przebierzesz? Zapytał Bartek. To tajemnica, odpowiedziała Matylda. Nie mówcie nikomu o swoich kostiumach, to będzie niespodzianka w czasie balu karnawałowego. Masz rację, chodźmy do domu przygotować przebrania, mamy tylko kilka dni, powiedział Baltazar. Bartek zdecydował się bardzo szybko. Postanowił przebrać się za muchomora. Z białego prześcieradła przygotował pelerynę, a z miski kapelusz. Namalował na niej białe kropki. Basia zrobiła kwiatowy kostium. Z zielonego papieru wycięła liście i przyszyła je na zielony koc. To była jej suknia. Z fioletowego papieru wycięła płatki. Baltazar i Ania pracowali razem. Baltazar przebrał się za diabła, a Ania za anioła. Robert, siedząc w swoim hamaku, zaczął przygotowywać kostium lwa. W nocy, poprzedzającej karnawał, światła świeciły się w każdym leśnym domku. Wszyscy pracowali nad kostiumami i przygotowywali się do jutrzejszego święta. Ważny dzień w końcu nadszedł. Przyjaciele postanowili urządzić bal karnawałowy u Stasia. Wszyscy ciężko pracowali, przystrajając dom chrząszcza kolorowymi tasiemkami i balonami. W tym samym czasie Róża przygotowywała u siebie pyszne ciasta. Pomagali jej Basia, Laura i Edek. W końcu nadszedł czas na założenie kostiumów. Staś przebrał się za kość do gry i czekał na przyjaciół. Jako pierwsi przyszli Bartek i Basia. Ślimak przebrał się za muchomora, a Biedronka za kwiatek. Później przyszedł Baltazar w stroju diabła. Ania przebrana za anioła, a Matylda za kraba. Laura wyglądała jak kaktus. Robert przebrał się za lwa. Edek był kucharzem, a Róża kiścią winogron. Jej sukienka była zrobiona z balonów. Świetlik przebrał się za kredkę, a Pchła za ośmiornicę. Szymon przebrał się za żołnierza, a jedna z mrówek była naleśnikiem. Nagle przybiegła z płaczem Klara. Zniknęła! Moja piękna suknia księżniczki zniknęła. Wyprałam ją i powiesiłam na sznurku, ale urwał ją wiatr. Szlochała Klara. Przyjaciele próbowali ją pocieszyć. Nie potrzebuję kapelusza. Mam miecz. Zaproponował Szymon. To jest dla chłopców. Miałam przepiękną suknię, ale porwał ją wiatr. Zrobimy ci nowy kostium, powiedziała Laura. Będziesz słońcem! Ten pomysł spodobał się Klarze. Z tych żółtych zasłon będzie idealna peleryna, zawołała Basia. A te żółte kawałki papieru mogą być promieniami, powiedział Staś i zerwał kilka promieni. Przyjaciele cieli, kleili i szyli. Wkrótce przepiękny kostium był gotowy. Pożyczę ci moją latarnię. Kredka jej nie potrzebuje. Zaśmiał się Świetlik. Dziękuję, powiedziała Klara. Była tak szczęśliwa, że aż się zarumieniła. Leśni przyjaciele tańczyli i śpiewali całą noc. Zgodnie uznali, że Klara miała najfajniejszy kostium. Czy może być coś bardziej wyjątkowego niż słońce świecące w nocy? Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się?
hulajnoga. Pewnego wiosennego poranka Maurycy postanowił zrobić sobie hulajnogę. Cały dzień pracował młotkiem i wiertarką. Na koniec pomalował hulajnogę na czarno. Gdy była już gotowa, postanowił pokazać ją przyjaciołom. Chłopcy grali na łące w koszykówkę. Był Bartek, Edek, Staś, Baltazar, Robert i Alfonso. Popatrzcie na moją hulajnogę, sam ją zrobiłem. Mogę się przejechać? Nikomu jej nie pożyczę, jest moja. Chciałem ją tylko pożyczyć na minutę. Każdy z nas się przejedzie i ci ją oddamy. Nikomu jej nie pożyczę, powtórzył Maurycy. Chłopcy tak bardzo zajęli się kłótnią, że nie zauważyli Edka, który złapał hulajnogę i odjechał na niej. Stój! Oddaj ją! To moja hulajnoga! Nie pożyczyłem ci jej! Nikomu jej nie pożyczę! Edek zwolnił, więc wkrótce Maurycy go dogonił. Oddawaj moją hulajnogę! Proszę! I tak jest zbyt wolna. Zbyt wolna? To popatrz! Zbyt wolna? Nie możecie mnie dogonić! Zawołał roześmiany, ale nie widział dużej dziury na środku ścieżki. Uważaj, Maurycy! Jednocześnie krzyknęli Baltazar, Bartek i Staś, ale było już za późno. Możesz winić tylko siebie, powiedział Baltazar z wyższością. Maurycy, co się stało? Podrapałeś się. Dlaczego mu nie pomożecie? Róża zapytała chłopców. To wszystko jego wina. To nie ma znaczenia. Maurycy jest ranny, a wy powinniście mu pomóc. Chodź do mnie. Oczyszczę te paskudne zadrapania. Róża posadziła Maurycego na krześle i oczyściła rany mokrą ściereczką. Nie wygląda źle. Maurycy zaczął szlochać. To wszystko moja wina, bo byłem niedobry dla przyjaciół. To wszystko by się nie wydarzyło, gdybym był milszy. Więc bądź następnym razem. Dziękuję ci za pomoc, powiedział Maurycy wychodząc. Nie ma za co, wkrótce poczujesz się lepiej. Maurycy kulał całą drogę do domu. Gdy tylko dotarł na miejsce, wskoczył do łóżka i natychmiast zasnął. Mały żuk obudził się następnego dnia ze wspaniałym pomysłem w głowie. Wziął pędzel i farbę. Przemaluję cię na różowo. Już ci lepiej? Mam coś dla ciebie, chcę ci podziękować za pomoc. Wygląda prześlicznie, przemalowałeś ją? Zapytała Róża. Tak, pomyślałem, że czarna ci się nie spodoba. Uwielbiam ją. Zaraz pokażę ją Basi. Bądź ostrożna, bezpiecznej zabawy. Maurycy wrócił do domu. Już miał zasiąść do obiadu, gdy usłyszał pukanie do drzwi. Cześć, Maurycy! Pierwszy przywitał się Baltazar. Przyszliśmy sprawdzić, czy czujesz się lepiej. Dużo lepiej, dziękuję. Maurycy wzruszył ramionami. Obiecuję, że nie wezmę już twojej hulajnogi, powiedział przepraszająco Edek. Już nie jest moja. Pomalowałem ją na różowo i dałem róży. Ale mogę zrobić nową hulajnogę, powiedział Maurycy. Obiecałem Róży, że będę miły. Gdy skończę nową hulajnogę, każdy będzie mógł na niej jeździć. Hurra! Zawołał Robert. Zjecie po kawałku szarlotki? Sam ją upiekłem. Maurycy wkrótce zbudował nową hulajnogę. Pomalował ją na ciemno-zielony kolor. Następnego dnia wszyscy przyjaciele zebrali się na łące i na zmianę jeździli na dwóch hulajnogach. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Borówki. To był słoneczny jesienny dzień. Bartek i Basia poszli do lasu zbierać borówki. A z nimi przyjaciele Matylda i Edek. Nazbieram najwięcej borówek, oświadczył Edek. Zobaczcie, na tym krzaku jest mnóstwo dojrzałych borówek, powiedział mały ślimak.
Zbiorę je wszystkie. Ale Edek uprzedził Bartka i szybciutko zebrał największe borówki. Na tym krzaku jest mnóstwo owoców, powiedziała pozostałym Basia. Ale mały żuk znowu okazał się szybszy. Gdy Basia zbliżyła się do krzaczka, on zebrał już najładniejsze borówki. Edek, to nie fair! Nie zbieraj wszystkich borówek! Narzekała mała Biedronka. Nieco później przyjaciele doszli do strumienia. Zbudujmy most. Wiem, jak się to robi. Przenieśmy wspólnie tą wielką kłodę. Wszyscy musieli ciężko pracować, by przenieść ciężką kłodę nad strumień. Przyjaciele razem zbudowali super most. Gotowe, powiedziała Matylda. Zobaczcie, tam jest krzaczek pełen dojrzałych borówek. To był sygnał dla Edka. Dotrę tam pierwszy, te borówki są moje. Krzyknął zwycięsko, ale jednocześnie tak mocno popchnął Matyldę, że ta wpadła do strumienia. A pomoc! Nie bój się, Matyldo, złap mnie za rękę! Krzyknęła Basia i wyciągnęła rękę do dryfującego motyla. Ale prąd był zbyt silny i Matylda nie dosięgnęła ręki Basi. Bartek znalazł długi patyk. Złap go, Matyldo! Zawołał, ale i to nie przyniosło efektu. Przerażony motyl zaczął odpływać. Edek, pomóż! Musimy wyciągnąć biedną Matyldę z wody! Zawołała Basia i wyciągnęli przemoczoną Matyldę ze strumienia. O, Red, jak mi zimno! Bardzo, bardzo zimno! A moje małe skrzydełka są całkiem mokre! Proszę, weź moją bluzę. To wszystko moja wina. Bardzo cię przepraszam. To bardzo miłe, ale ty też bez bluzy się przeziębisz. Musimy zabrać dużo liści i owinąć nimi Matyldę. Bartek, Basia i Edek zebrali dużo liści łopianu i przykryli nimi dygoczącego motyla. Nadal jest mi bardzo zimno, ale moje skrzydełka nie działają. Popatrzcie, są kompletnie zniszczone. Matylda zaczęła płakać. Słońce zrobiło się przykro szlochającej Matyldy, więc zbliżyło się, by ogrzać jej skrzydełka. Wkrótce Matylda była całkiem sucha, a skrzydła działały jak nowe. Hurra! Nareszcie jestem sucha i jest mi ciepło. Dziękuję ci, słoneczko, powiedziała z uśmiechem Matylda. Bardzo cię przepraszam, Matyldo, powiedział Edek. Obiecuję, że następnym razem nie będę zbierał wszystkich borówek. Chcę, żebyś wzięła te. Dziękuję. A może się nimi podzielimy? Biegnijmy do domu upiec borówkowe ciasto. Przyjaciele poszli do domu Matyldy i natychmiast wzięli się do pracy. Pozbyli się wszystkich liści i porządnie umyli borówki. Łyżki mieszały, a patelnie hałasowały do czasu, gdy kuchnię wypełnił smakowity zapach borówkowego ciasta. Przepyszny deser wkrótce był gotowy. Staś, Baltazar i Robert dołączyli do przyjaciół. Wszyscy siedzieli przy stole i rozmawiali do późnej nocy. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Piłkarski mecz. Pewnego dnia Stasia obudziło pukanie do drzwi. Staś, to ja, Franek! Mały żuk wyjrzał na zewnątrz i zobaczył swojego kuzyna. Cześć, Franek, miło cię widzieć! Powiedział Staś, ściskając Franka. Przyniosłem to dla ciebie. Piłka, hurra! Żeby zagrać mecz, musimy mieć drużyny, powiedział Franek. Powiedzmy więc naszym przyjaciołom, że stworzymy drużyny, zaproponował żuk.
Chłopcy zaprosili do gry wszystkich przyjaciół. Zapukali do każdego domku. Nim dotarli do skraju lasu, mieli już dwie drużyny. Alfonso zgodził się być sędzią. Zróbmy dla chłopców piłkarskie koszulki, zaproponowała Róża. Jedna drużyna zagra w niebieskich, a druga w czerwonych. Piłkarze poświęcili cały tydzień na treningi. Uszyłyśmy dla was koszulki, powiedziała Klara i podała je Stasiowi. Dziękujemy, powiedzieli piłkarze i założyli nowe stroje. Basia i Róża ustawiły ławkę, na której zasiedli kibice. Alfonso zagwizdał po raz pierwszy i mecz się rozpoczął. Biegnij, Bobby! Krzyknął Staś. Podaj do mnie! Zawołał Bobby. Hurra! Krzyknęła z radości niebieska drużyna. Niebiescy gola! Czerwoni gola! Wołali kibice. Franek, to nie fair! Nie możesz dotykać piłki ręką! Narzekał Baltazar. To prawda, Franek, musisz grać zgodnie z zasadami! Powiedział sędzia. Mecz był bardzo zacięty. Niebiescy prowadzili 3-2, gdy gra znowu została przerwana. Franek mnie przewrócił! Poskarżył się Bobby. Tak, widziałem to! Zgodził się Alfonso. Usunę cię z boiska, jeśli jeszcze raz złamiesz zasady. Drużyna Stasia była coraz bliżej zwycięstwa. Franek zbliżył się do bramki rywala. Strzelę gola! Zawołał Franek, popychając Bartka. Obaj chłopcy przewrócili się na ziemię, a Franek krzyknął z bólu. Ała, moja ręka! Koledzy podbiegli do niego. Polecę po doktora Sowę, powiedziała Klara. Gdybyś się nie zranił, wyrzuciłbym cię z boiska, powiedział Alfonso. Wiem, powiedział ze smutkiem Franek, ale ręka naprawdę mnie boli. Wkrótce przyleciał doktor Sowa. Złamałeś rękę? Muszę ją unieruchomić. Będziesz nosić bandaż 4 tygodnie. Musisz na siebie uważać. Niebiescy wygrali mecz. Musimy trochę poczekać z rozegraniem rewanżu, powiedział Staś i poklepał Franka po plecach. Nie przejmuj się, wkrótce będziesz zdrowy. Przepraszam, że nie grałem zgodnie z zasadami. Franek pociągnął nosem. Obiecuję, że będę grał fair, gdy ręka mi wyzdrowieje. Wtedy rozegramy jeszcze jeden mecz. Powinniśmy coś narysować na gipsie Franka, powiedziała z uśmiechem Basia. Chodźmy do mnie coś zjeść! Wszyscy przyjaciele poszli do domku Basi. Wyjęli flamastry i namalowali śmieszne rysunki na gipsie Franka. Gdy doktor Sowa mi go zdejmie, zachowam gips na pamiątkę, powiedział Franek. Wszyscy przyjaciele usiedli przy stole i zjedli przepyszne biszkopty. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Kamyki. Pewnego letniego popołudnia Basia postanowiła upiec truskawkowe ciasto. Poprosiła Stasia i Baltazara, by zebrali dzikie truskawki. Chłopcy szybko ruszyli do lasu. Wkrótce Baltazar zauważył na ścieżce kamyki. Zaczął kopać jeden z nich. Ale Stasiowi też spodobała się ta zabawa, więc zabrał kamyk Baltazarowi. To niesprawiedliwe! Ja go znalazłem i ja chcę go kopać! Teraz to mój kamień! Znajdź sobie inny! Ale ja go zauważyłem, więc jest mój! Jęknął Baltazar. Tu jest mnóstwo kamieni, znajdź sobie inny! Powiedział Staś, próbując zakończyć kłótnię. Ale Baltazar nie chciał odpuścić. Odepchnął Stasia i sam zaczął kopać kamyk. Chłopcy przepychali się, aż w końcu obaj stracili równowagę i wpadli do strumienia. Świerszcz Alfonso wyszedł z domu, żeby sprawdzić, co się dzieje.
co to za hałas? Zapytał. To wina Stasia, zabrał mi kamyk. Nie był twój, ja lepiej go kopałem. Dosyć tego, przerwał im Alfonso. Wejdźcie do domu, wysuszcie się i powiedzcie dokładnie, o co wam chodzi. Chłopcy mamrotali pod nosem, wchodząc do domu świerszcza. Mokre ubrania rozwiesili na sznurze i czekali na ich wyschnięcie, owinięci w ręczniki. Alfonso dał im ciasteczka i szklankę lemoniady. Promienie słoneczne szybko wysuszyły mokre ubrania. Staś i Baltazar, zajadając ciasteczka, opowiedzieli Alfonso, dlaczego się pokłócili i wpadli do strumienia. Mam ogromną kolekcję kamyków. Naprawdę? Możemy ją zobaczyć? Ucieszył się Baltazar. Oczywiście! Odpowiedział z dumą Alfonso i postawił na stole duże pudełko. Gdzie znalazłeś tyle przepięknych kamieni? Zapytał Staś. Przy strumieniu. Jeśli chcecie, możecie poszukać kamyków. Chłopcy wypełnili koszyki kamykami. Oglądali i układali aż do zachodu słońca. Wkrótce chrząszcz i pszczoła pożegnali się ze swoim przyjacielem i zaczęli wspinać na wzgórze. Szybko dotarli do domku Basi. Mała Biedronka ze złością zawołała. Gdzie moje truskawki? O, rety. Truskawki! Zapomnieliśmy o nich. Ale Basia, popatrz, jakie piękne kamyki zebraliśmy z Alfonso. I co mam z nimi zrobić? Upiec kamykowe ciasto? Prosiłam o truskawki. Ale zapomnieliśmy o nich. Przyznał Staś i opowiedział Biedronce całą historię. Rozumiem. Skoro nie przynieśliście truskawek, chociaż pokażcie mi kamyki. Powinniśmy na nich coś namalować. Ten wygląda jak mały domek, a na tym namaluję uśmiechniętą buzię. Świetny pomysł. Zaprosimy przyjaciół i będziemy malować kamyki. Super. Następnego dnia przyjaciele przyszli do Basi. Był Bartek, Matylda, Klara, Laura, Edek i Robert. I gdzie są Staś i Baltazar? Zapytał rozczarowany Bartek. Jesteśmy! Zawołali chłopcy i z dumą pokazali Basi koszyk wypełniony truskawkami. Dziękuję! Powiedziała Biedronka. Gdy ona przygotowywała ciasto, pozostali przyjaciele malowali kamyki. Po skończeniu pracy zaprosili Alfonso na wyjątkową wystawę. Wszystkie wyglądają wspaniale. Jutro przyniosę moje kamyki i też je pomalujemy. Zapowiedział przyjaciołom świerszcz. Gdy truskawkowe ciasto było gotowe, przyjaciele zasiedli wokół stołu i zjedli je do ostatniego okruszka. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Piernik. Nastał grudzień, a las pokryła gruba warstwa śniegu. Bartek i Basia gawędzili w domu Biedronki. A może upieczemy piernikowe ciasteczka? Zaproponowała Basia z szerokim uśmiechem na ustach. Bartek i Basia zabrali się do pracy w kuchni. Krzątali się pośród przypraw i mąki. Następnie rozwałkowali cienkie ciasto na stole. Basia wyjęła z szuflady foremki do pierników. Przyjaciele wycięli mnóstwo różnych kształtów i wsadzili pierniki do piekarnika. Po upieczeniu ciasteczka były chrupiące. Basia wyjęła je z piekarnika i przesypała do ślicznej miski. Następnie ostrożnie wystawiła ją na śnieg. Gorące ciasteczka szybko wystygną na mrozie, powiedziała Bartkowi. W tej samej chwili nad domkiem przylatywała sroka. Poczuła smakowity zapach piernikowych ciasteczek. Wyglądała i złapała w potężny dziób miskę z ciasteczkami. Później, gdy Basia wyszła z domu, miski i ciasteczek nie było. O, rety! Ktoś zabrał nasze ciasteczka! Krzyknęła. Ale kto mógł to zrobić? Zapytał Bartek. Bartek i Basia postanowili poszukać złodzieja w lesie.
Jako pierwszą spotkali Irenkę. Cześć, Irenko. Ktoś zabrał moją żółtą miskę pełną piernikowych ciasteczek. Nie wiesz, kto to zrobił? Zapytała Basia. Wiem, to była sroka. Poleciała w tamtą stronę. Przyjaciele szli, aż spotkali gąsienicę. Cześć, gąsienico. Sroka zabrała moją żółtą miskę wypełnioną piernikowymi ciasteczkami. Widziałaś, w którą stronę poleciała? Gąsienica wskazała kierunek. Chwilę później Bartek i Basia zauważyli Roberta i Edka budujących bałwana. Widzieliście srokę? Zabrała moją miskę i nasze pierniki! Poskarżyła się Basia. Tak, widzieliśmy ją. Poleciała nad strumień. Odpowiedział żuk. Zobacz, Basiu, okruszki z ciasteczek! Sroka musiała tędy lecieć! Krzyknął nagle Bartek. Jeśli pójdziemy za tym tropem, dotrzemy do gniazda sroki! Zaproponowała Basia. Przyjaciele szli za okruszkami i wkrótce dotarli do gniazda sroki i smakowitego zapachu piernikowych ciasteczek. Bartek i Basia zapukali do drzwi. Czy to ty zabrałaś miskę wypełnioną świeżymi ciasteczkami? Zapytała Basia, gdy tylko sroka otworzyła drzwi. Tak, to ja. Byłam bardzo głodna, zauważyłam miskę, więc ją zabrałam, ale mogę ci ją oddać. Nie można zabierać rzeczy, które do kogoś należą, powiedziała Basia. Do domu wracała w kiepskim nastroju. Bartek musiał się postarać, żeby nadążyć za Biedronką. Nie denerwuj się, Basiu. Wiem, że sroka zabrała twoją miskę, ale ją oddała. Na pewno cię przeprosi, powiedział mały ślimak. Bartek i Basia zaprosili swoich przyjaciół. Matylda, Baltazar i Staś przyszli na herbatkę. Wszyscy usiedli przy stole i zaczęli jeść. Kilka chwil później usłyszeli delikatne pukanie. Basia otworzyła drzwi. Na zewnątrz stała sroka i wyglądała na bardzo zawstydzoną. Przyniosłam ci syrop z dzikiej róży. Przyjmij go jako przeprosinę za to, że zabrałam twoje ciasteczka. Powiedziała sroka. A może zostaniesz z nami i zjesz kilka ciastek? Przy naszym stole nie zabraknie miejsca. To bardzo ucieszyło srokę. Przyjaciele siedząc przy stole zajadali przepyszne ciasteczka i popijali różany syrop. Gawędzili i śmiali się aż do późnej nocy. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Pisanki. Nareszcie nadeszły święta wielkanocne. Matylda, Róża, Laura i Klara zebrały się w domku Basi, żeby pomalować pisanki. Ile pisanek musimy zrobić? Zapytała Róża. Pomyślmy. Jutro na pewno przyjdzie Bartek, ale także Baltazar, Staś, Edek, Bobby, Alfonso i Szymon. To oznacza, że każdy z nas musi zrobić po 7. Bierzmy się do pracy. Wyglądają wspaniale. Chłopcom na pewno się spodobają, powiedziała Matylda. Pora wracać do domu. Muszę jutro wcześnie wstać, żeby przygotować chłopcom naleśniki, dodała Matylda. Ja upiekę babeczki, powiedziała Róża. A ja jabłecznik, dodała Basia. Następnego dnia dziewczęta wstały wcześnie rano. Matylda od razu poszła do kuchni. Założyła fartuszek i przygotowała ciasto na naleśniki. Róża też założyła fartuszek i zaczęła ugniatać ciasto na bułeczki. Basia rozwałkowała ciasto, a Klara przygotowywała biszkopty. Laura wstała bardzo szczęśliwa. Chłopcy nigdy nie wstają zbyt wcześnie. Mam mnóstwo czasu, żeby przygotować szarlotkę. Postawiła na stole dużą miskę pełną jabłek. O rety. Jabłka rozsypały się na stole i zrzuciły na podłogę talerzyk z pisankami. Wszystkie się zniszczyły. Moje pisanki! Co ja teraz zrobię? Co dam gościom? Laura pobiegła prosto do domu małej Biedronki.
Basia, zniszczyłam wszystkie pisanki, pomóż mi! Nie mam czasu, właśnie piekę ciasto, ale mam dwa niepomalowane jajka. Jeśli szybko je udekorujesz, wyschną przed przyjściem chłopców. Róża, moje pisanki się potrzaskały, możesz mi pomóc? Jestem bardzo zajęta, ale możesz wziąć 3 białe jajka. Jeśli się pośpieszysz, zdążysz je pomalować. Matyldo, pomocy! Muszę od nowa pomalować jajka. Wszystkie pisanki się potrzaskały. Wszystkie? Przykro mi, ale nie mogę ci teraz pomóc, bo spalą się moje naleśniki. Ale możesz wziąć te 2 jajka, których nie pomalowałam. Klaro, stało się coś strasznego. Zniszczyłam wszystkie pisanki, które wczoraj przygotowałam. Proszę, pomóż mi, bo nie zdążę pomalować 7 jajek. Laura poskarżyła się swojej przyjaciółce. Wiem, kto może ci pomóc. Chodź ze mną. Przyjaciółki pobiegły prosto do jaskini. Zaspany pająk wyszedł przed swój dom. Pomożesz nam, pająku? Zapytała Klara. Pisanki Laury się potrzaskały. Musimy zrobić nowe, ale mamy mało czasu. Chłopcy wkrótce ją odwiedzą. Skoro muszę, burknął pająk. Dziękuję, jesteś bardzo miły. Laura przygotowała farby i pędzelki. Razem zaczęli malować jajka. Pająk malował 3 jednocześnie. Są gotowe, powiedział pająk z szerokim uśmiechem na ustach. Laura podziękowała pająkowi za pomoc i ułożyła pisanki na talerzu. Wkrótce ktoś zapukał do jej drzwi. Otworzyła je i zobaczyła 7 chłopców. Wesołych świąt, Lauro! Chłopcy weszli do domku Laury. Każdy z nich wybrał sobie kolorową pisankę. Obawiam się, że nie mam dla was ciasta, powiedziała ze smutkiem Laura i opowiedziała chłopcom, co się jej przytrafiło. Nie przejmuj się, odpowiedzieli chłopcy. Zjedliśmy jabłecznik u Basi, bułeczki u Róży, naleśniki u Laury i biszkopty u Klary. Nasze brzuchy są pełne. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Latawiec. Ślimak Bartek jeszcze spał, gdy Biedronka Basia zapukała do jego okna. Dzień dobry, Bartku! Zróbmy latawiec! Basia narysowała latawiec, a Bartek go wyciął. Ozdobili go kolorowymi wstążkami, a potem przywiązali do niego długi sznurek. Zobaczmy, czy będzie latał, powiedziała Basia. Złapali się za ręce i wypuścili latawiec. Ale nieważne, jak bardzo się starali, latawiec nie chciał latać. Wejdę na drzewo i stamtąd wypuszczę latawiec. Może wtedy poleci, wytłumaczyła Basia. Ale latawiec kolejny raz spadł na ziemię. Nagle pojawił się silny wiatr. Poniósł latawiec wysoko, a razem z nim Basię. Bartek wdrapał się na drzewo i złapał Basię za stopy. Ale nie mógł ściągnąć ją na dół, więc oboje latali. Obok przylatywał Baltazar. Złapał za nogi Bartka, ale i to nie zmusiło latawca do lądowania. Więc teraz cała trójka latała. Żuk Edek siedział na szczycie sosny. On złapał za nogi Baltazara, więc teraz cała czwórka latała. Laura, pomóż nam! Krzyczał Baltazar do konika polnego, który właśnie skakał w pobliżu. Laura złapała za nogi Edka i teraz latali w piątkę. Wiatr z każdą chwilą wiał coraz mocniej. W pobliżu przylatywała Matylda. Złapała za nogi Laurę i teraz latali w szóstkę.
Chrząszcz Staś i Waszka Klara ze zgrozą patrzyli na przyjaciół. Wiatr pcha nas w głąb lasu. Latawiec zaczepił się o czubek wysokiego drzewa i cała szóstka wylądowała w koronach drzew. Wiatr zupełnie ucichł i wyszło słońce. Bartek z troską spojrzał na Biedronkę. Basia, nie umiem latać. Jak ja stąd zejdę? Nie martw się, Bartku. Na pewno coś wymyślimy. Wiem, co możemy zrobić. Bartek, skocz do tego koca. Nie bój się. Nie zrobisz sobie krzywdy. Bartek wskoczył do koca i odbijał się wysoko do góry. Spójrzcie, ale fajna zabawa. My też tak chcemy. Krzyczeli pozostali. Mali przyjaciele skakali w kocu, aż zrobiło się ciemno. Wiele godzin później, gdy wszyscy już smacznie spali, wiatr ponownie się zerwał i poniósł latawiec bardzo daleko. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Knedle. Pewnego jesiennego dnia Basia ugotowała knedle ze śliwkami i zaprosiła przyjaciół na obiad. Przyszli Bartek, Baltazar, Staś i Matylda. Mała Biedronka przełożyła na każdy talerz po 3 knedle. Bartek, Basia i Matylda szybko się najedli. Knedle ze śliwkami! Uwielbiam je! Mógłbym zjeść 5! Powiedział Baltazar. 5 to mało. Ja mógłbym zjeść 7. 7? Ja zjadłbym 8. A ja 10, oświadczył Staś. Więc zróbmy konkurs, powiedział Baltazar. Przekonajmy się, kto zje więcej knedli. Basi nie spodobał się ten pomysł. Chciała przekonać chłopców, ale ci się uparli. Skończy się bólem brzucha. Ostrzegła ich, ale Baltazar i Staś nie chcieli jej słuchać. Zjedliśmy już po 3 knedle. Czas na 4. Powiedział Staś i przełożył knedle na talerz. Gdy skończyli, wzięli 5. Później zjedli 6. A po 6 7. Po 7 zjedli 8, a potem 9. Czas na 10, dasz radę? Zapytał Baltazar. Mógłbym zjeść 2 razy więcej knedli, odpowiedział Staś. Chłopcy zjedli tyle knedli, że rozbolały ich brzuchy. Polecę po doktora Sowę, krzyknęła Matylda. Doktor Sowa zbadał chłopców i nakrzyczał na nich. Co wyście narobili? Wcale się nie dziwię, że boli was brzuch. Zjedli po 15 knedli, powiedział Bartek po przeliczeniu pestek na talerzu. Więc konkurs skończył się remisem. To nie był dobry pomysł. Nie możecie jeść gotowanych ziemniaków przez 3 dni. Ale jutro w lesie będą trdelniki. Poskarżył się Staś.
Bardzo mi przykro, ale nie możecie ich jeść. Przyjdźcie do mnie za 3 dni, to zbadam wasze brzuchy. Powiedział doktor Sowa i odleciał do domu. Następnego dnia na łące pojawił się samochód z przepysznymi trytelnikami. Wszystkie leśne zwierzęta chciały spróbować smakołyku. Poproszę cynamonowy, powiedziała Basia. Dla mnie będzie kokosowy, dodał Bartek. Ja poproszę z cukrem, zawołała Matylda. Ale były też ciasteczka z orzechami, makiem i czekoladą. Baltazar i Staś byli bardzo smutni, ale zrobili to, co kazał doktor Sowa. Po 3 dniach chłopcy odwiedzili doktora Sowę. Przyjrzyjmy się wam, powiedział doktor, badając dokładnie chłopców. Wyglądacie dużo lepiej i widzę, że posłuchaliście mnie. Tak było, powiedział smutno Staś. Choć tak bardzo chciałem zjeść te pyszne ciasteczka. Staś i Baltazar pożegnali doktora Sowę i ruszyli do domu. Wtedy zawołał ich doktor. Zaczekajcie chwilę, mam coś dla was. Zachowałem dla was po ciastku. Był pan na łące, doktorze? Oczywiście. Poleciałem po ciasteczka dla moich piskląt, ale 2 odłożyłem dla was. Zrobiliście to, o co prosiłem, więc zasłużyliście na nagrodę. Dziękujemy, powiedzieli chłopcy z szerokimi uśmiechami na ustach i uściskali doktora Sowę. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Balon na rozgrzane powietrze. Pewnego letniego popołudnia nad lasem rozszalała się burza. Biedronka Basia i ślimak Bartek przyglądali się jej przez okno. Silny wiatr wyginał drzewa i trzeszczał w dachach domów. Deszcz lał jak z cebra. Gdy deszcz i wiatr wreszcie ustały, przyjaciele postanowili się rozejrzeć. Zobacz, Basiu, wiatr przewrócił to drzewo, powiedział Bartek. A deszcz wypłukał moje kwiatki, zauważyła Basia. Nagle pojawiła się Laura. Basia, Bartek, chodźcie szybko, kto się leży na łące. Przyjaciele znaleźli na łące leżącego chrząszcza. Ojej, co ci się stało? Jak masz na imię? Kim jesteś? Jestem Odetta. Mieszkam w górach, ale wiatr zwiał mnie aż tutaj. Do tego mocno uderzyłam się w głowę i uszkodziłam skrzydełka. Nie wiem, jak wrócę do domu, bo nie mogę latać. Zapłakała Odetta. Przyjaciele wzięli ją na ręce i zanieśli do domu Laury. Nie przejmuj się, powiedziała Basia. Pomożemy ci wrócić do domu. Jeszcze tego samego dnia Baltazar, Matylda i Staś przyszli zobaczyć się z Odetą. Myśleli, co zrobić, żeby mogła wrócić do domu. Najlepszy sposób to balon na rozgrzane powietrze, powiedział Staś. Ale z czego możemy zrobić taki balon? Zapytał Bartek. Możemy wykorzystać koce, poduszki i prześcieradła, zaproponowała Matylda. Zasłony i ręczniki też, dodał Staś. Przyjaciele natychmiast wzięli się do pracy. Zszyli wszystkie koce, zasłony, prześcieradła i ręczniki. Trochę im to zajęło. Odetta pomogła jak tylko mogła. Z każdym dniem była coraz silniejsza. Nawet głowa przestała ją boleć. Wszystko gotowe, powiedział w końcu Staś. Dziękuję, odpowiedziała radośnie Odetta. Hurra! Lecimy! Zawołał Bartek. Jej!
jak tu pięknie! Stąd widać cały las! Śmiała się Basia. Powoli zapadał zmrok. Gdy dolecieli na miejsce, Odeta krzyknęła z radości. Hurra! Jestem w domu! Dziękuję. Zostańcie u mnie na noc. Popatrzymy razem na spadające gwiazdy. Bardzo chętnie, odpowiedzieli przyjaciele. Odeta szybko przygotowała mały poczęstunek. Dała przyjaciołom pyszne ciasteczka i herbatę. Po kolacji wszyscy zasiedli przed domkiem Odety i czekali na pojawienie się spadających gwiazd. Hurra! Widziałem spadającą gwiazdę! Zawołał uradowany Bartek. Ja też! Powiedziała Basia. Ja! Dodał Staś. Gdy zrobiło się zimno, przyjaciele wrócili do domu Odety. Usiedli i oglądali gwiazdy przez okno. Każdy z nich wypowiedział życzenie i zasnął. Odeta życzyła sobie, by jeszcze kiedyś spotkać swoich nowych przyjaciół. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Skrzypki Alfonso. Pewnego pięknego jesiennego popołudnia świerszcz Alfonso grał na skrzypkach pośród muchomorów. Leśni przyjaciele cieszyli się piękną muzyką. Małe mrówki grały na wzgórzu w piłkę. Ale o rety! Piłka poleciała prosto w skrzypki i wytrąciła je z rąk Alfonso. Świerszcz krzyknął przerażony. Moje skrzypki zniszczone! A potem zalał się łzami. Szlochał tak głośno, że wszyscy zbiegli się zobaczyć, o co chodzi. Alfonso ze złością kopnął kropkowaną piłkę. Tak, piłka! To ona jest winna i te nieznośne mrówki! Gdzie ja teraz znajdę takie skrzypki? Zebrał połamane skrzypki, podszedł do swojego domu i z hukiem zatrzasnął drzwi. Alfonso! Alfonso, wyjdź! Na pewno ci pomożemy! Prosił Bartek, ale Alfonso z nikim nie chciał się widzieć. Jego przyjaciele zasmuceni siedzieli wśród muchomorów, nie widząc, co zrobić. Wtedy Basia wpadła na pewien pomysł. Już wiem! Zrobimy nowe skrzypki dla Alfonso! Tak, zróbmy mu nowe skrzypki, przyznała Matylda. Wiem, kto może nam pomóc. Musimy znaleźć Żuka Czarka. To on zrobił dla Alfonso pierwsze skrzypki. Przyjaciele wyruszyli w drogę. Szli i szli, aż dotarli do niebieskiego domku. Zapukali do drzwi. Malutki żuk wystawił główkę, nosił niebieską czapkę i miał piękne granatowe skrzydła. Kim jesteście? Zapytał. Basia opowiedziała wszystko Czarkowi. Nie smućcie się, bardzo chętnie wam pomogę. Za chwilę Alfonso będzie mógł grać na nowych skrzypkach. Żuk wyznaczył każdemu zadanie do wykonania. Niektórzy zbierali drewno na skrzypki, inni trawę, z której miały powstawać struny. Skoro miał wszystko, czego potrzebował, Czarek zaczął robić nowe skrzypki. Piłował, wygładzał i woskował. I nagle, jakby to były czary, nowe skrzypki były gotowe. Mogę je wypróbować? Zapytała Basia. Nie, to instrument Alfonso, powiedziała Matylda. Aj, ja chcę mieć swój własny, narzekała Basia. My też, wołały małe mrówki. Cisza, powiedział Czarek. Może założycie orkiestrę? Wielką, wspaniałą orkiestrę. Taki duży zespół? I każdy będzie grał na swoim instrumencie? To świetny pomysł! Najpierw zrobili harfę dla Basi. Staś dostał kontrabas, a Edek wiolonczelę. Bartek zrobił trąbkę z lilii.
Maurycy zrobił róg z widziokrzewu. Wielki pająk z kasztanów i żołędzi zrobił bębny. A Laura i Klara z płatków talerze. Czarek wystrugał flety dla mrówek. Matylda dostała lutnię, a Baltazar cytrę. A Robert malutki żuk grał na trójkącie. Orkiestra zrobiła krótką próbę i wszyscy poszli do domu Alfonso. Świerszcz usłyszał muzykę, więc wyjrzał przez okno, żeby sprawdzić, kto tak gra. To, co zobaczył, bardzo go zaskoczyło. Prosimy, Alfonso! Zaczęły mrówki. Nie gniewaj się na nas! Przyniosłyśmy ci prezent! Zupełnie nowe skrzypki! Zrobił je Czarek! Alfonso natychmiast zaczął grać. Dźwięk jego skrzypek raz jeszcze wypełnił las. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Tęcza. Dzień był deszczowy. Biedronka Basia i Ślimak Bartek zasmuceni siedzieli pod ogromnym liściem. Nagle słońce wyszło zza chmur, a niebo znowu zrobiło się niebieskie. Ale padać nie przestało i wkrótce niebo przecięła kolorowa tęcza. Jest piękna! Krzyczeli. Bartek pomyślał, że warto byłoby się wspiąć na tęczę i zjechać po niej na drugą stronę. Ale pierwsza próba nie skończyła się dobrze. Chyba spróbuję z drugiej strony, powiedział. Uwierz mi, nie można się wspiąć na tęczę, powiedziała do Bartka Basia. Ale Ślimak wpadł na nowy pomysł. Użyję drabiny. Bartek, to chyba nie najlepszy pomysł, powiedziała przestraszona Basia. Biedronka miała rację. Bartek był zły. Basia chciała pocieszyć przyjaciela. Może się pobawimy? Ale Bartek nie chciał się poddać. Zobacz, Basiu, teraz będę mógł wskoczyć na tęczę. Ale ten plan też się nie udał. Basia podbiegła do Bartka. Nic ci się nie stało? Nie. Szlochał Bartek. Bartek był bardzo smutny. Basia starała się go rozweselić. Mam dla ciebie kwiatek, powiedziała uprzejmie. Ale Bartek nie dał się pocieszyć. Później deszcz przestał padać, a tęcza zniknęła. Wracając do domu, trzymali się za ręce, a Basia opowiadała Ślimakowi śmieszną historię. Rozchmurz się, Bartku. Pojutrze są twoje urodziny. Na pewno dostaniesz wspaniałe prezenty. Po powrocie do domu Basia wpadła na świetny pomysł. Zrobię dla Bartka tęczową zjeżdżalnię, powiedziała do siebie. Spełni się jego marzenie. Będzie mógł zjeżdżać z tęczy. Baltazar i Matylda pomogli jej. Baltazar, Matylda i Basia pomalowali zjeżdżalnię kolorowymi farbami. Owinęli w żółty papier i obwiązali niebieską wstążką. Przyjaciele upiekli nawet dla Bartka urodzinowy tort. Gdy nadszedł odpowiedni czas, Baltazar i Matylda zaprowadzili Bartka do domu Basi. Wszystko było gotowe na urodzinowe przyjęcie. Dajmy mu prezent! Krzyczał Baltazar. Basia dała Bartkowi czekoladowy tort. Prawdziwa tęcza! Tęczowa zjeżdżalnia! Czy mogę ją wypróbować? Pewnie, że możesz! Odpowiedziała Basia. Tęczowa zjeżdżalnia spodobała się Bartkowi. Jeździł raz za razem. Matylda i Baltazar byli tak szczęśliwi, że zaczęli tańczyć. Wiesz, Basia,
powiedział Bartek. To naprawdę jest piękny prezent. Dziękuję. Nian. Wielu przyjaciół przyszło świętować urodziny. Konik polny Laura, żuk Edek, ważka Klara, a nawet chrząszcz Staś. Mały ślimak pozwolił wszystkim jeździć na zjeżdżalni. Basia, Bartek i ich przyjaciele bawili się do zmroku. Tego dnia Bartek kładł się spać z uśmiechem na ustach. Wspaniałe urodziny! Powiedział uradowany. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Urodziny jeża Henka. Pewnego letniego poranka ślimak Bartek, Biedronka Basia i ich leśni przyjaciele bawili się na łące. Po kolei huśtali się na huśtawce. Tu musi być fajna zabawa! Szkoda, że jestem zbyt ciężki! Ze smutkiem stwierdził jeż Henio. Przyjaciele nie wiedzieli, co powiedzieć. W przyszłym tygodniu, Henio, obchodzić będziesz 10. urodziny! Powiedziała Basia. Będziesz miał już 10 lat! Dodał mały ślimak. Jak myślicie, co chciałby dostać na urodziny? Ja wiem! Zawołał Baltazar i podskoczył z radości. Huśtawkę! Wspaniały pomysł! Zróbmy dla Henia dużą huśtawkę! Powiedziała uradowana Biedronka. Przyjaciele natychmiast wzięli się do pracy. Przynieśli piłę i młotek, gwoździe i śruby. Poszukali mocnych gałęzi. Mocnym sznurkiem przywiązali huśtawkę do drewnianych pali. Gdy huśtawka była gotowa, wszyscy poszli do domu Baltazara upiec tort. Wbili jajka i dodali masło. Mikser radośnie hałasował, a drewniana łyżka wybijała rytm w misce. Wkrótce kuchnię pszczoły wypełnił smakowity zapach. Przystroili tort wiśniami, rodzynkami i orzechami. Dodajmy też świeczki! Powiedziała Matylda. Tak! 10 świeczek! Dodała Basia. Napiszemy list do Henia. Powiedział Bartek. Kochany Henio, przyjdź do domu Baltazara w porze obiadu. Wszyscy się tam spotkamy. Mogę zanieść list Heniowi? Poprosił Bartek. Ale nie wspominaj o torcie i huśtawce! Krzyknęła Basia. Baltazar i Staś ustawili tort na okrągłym stoliku i wynieśli z domu. Małe mrówki bawiły się w chowanego. Nagle najmniejsza z nich uderzyła w stolik. Przewróciłeś stolik i zniszczyłeś tort! Jęknął Baltazar. Tort! I co my teraz zrobimy? Zapłakała Basia. Henio będzie tu za chwilę, a my nie mamy dla niego tortu! Małe mrówki przeprosiły za to, co zrobiły. Jedna z nich wpadła na pomysł. Zbierzmy mnóstwo owoców i jagód i usypmy wielki stos. Będzie wyglądał prawie jak tort, prawda? To dobry pomysł, powiedział Staś. Henio uwielbia owoce. Bartek, Basia, Baltazar, Staś i małe mrówki zaczęły zbierać leśne owoce. Edek, Klara i Róża pomagali przyjaciołom. Wkrótce stos zrobił się bardzo wysoki. Staś wsadził w owoce 10 świeczek na chwilę przed pojawieniem się Roberta i jeża Henia. Wszystkiego najlepszego, Henio! Wszyscy zawołali. Ło, jakie pyszne owoce! Uwielbiam je! Bardzo wam dziękuję! Powiedział jeż. Mamy dla ciebie niespodziankę, dodała Basia. Przyjaciele zaprowadzili Henia do huśtawki. Jeż był bardzo zaskoczony. Jaka ogromna huśtawka! Mogę na nią wejść? Zapytał z radością w głosie. Tak, zbudowaliśmy ją dla ciebie. Ura! Teraz ja też mogę się huśtać. Bardzo wam dziękuję. Thank you.
Później przyjaciele wrócili do owoców i zaczęli je jeść. Jedli i jedli, aż zniknęły prawie wszystkie. Część jabłek i gruszek przyczepili do kolców Henia. Jeż zabrał je do swojego domku. Henio położył się spać z uśmiechem na ustach i już nie mógł doczekać się kolejnego dnia i zabawy z przyjaciółmi. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Przedszkole. Pewnego jesiennego poranka Basia zapukała do domu Bartka. Pośpiesz się, Bartku, bo się spóźnimy. Bartek był już gotowy. Przyjaciele wzięli się za ręce i razem poszli do przedszkola. Mnóstwo małych dzieci bawiło się na placu zabaw. Były bardzo szczęśliwe. Była pszczoła Baltazar, motyl Matylda, chrząszcz Staś, żuk Edek, ważka Klara, świerszcz Alfonso, konik polny Laura i malutki żuk Robert. Pani Trzmiel zaprowadziła dzieci do ich klas. Małe, średnie i duże dzieci poszły do oddzielnych sal. Robert był w najmłodszej grupie. Stojąc w drzwiach, pomachał Basi i Bartkowi. Dzień zaczął się od ćwiczeń. Po śniadaniu dzieci tworzyły przepiękne obrazki z liści, które zebrały w lesie. Gdy wszyscy skończyli, pani Trzmiel zebrała wszystkich w kółeczku. Nauczyła dzieci wielu piosenek i zabaw, a one tańczyły dookoła. Później przyszedł czas na zabawę. Pani Trzmiel usiadła w bujanym fotelu i patrzyła na dzieci. Bartek i pozostali chłopcy pobiegli do skrzyni z samochodzikami i zaczęli się nimi bawić. Budowali pojazdy i tunele. Mogę się przyłączyć? Zapytała Basia. W rękach miała popsute czerwone autko. O nie, Basiu, nie możesz się bawić tym gruchotem, powiedział jej Bartek. Zresztą autkami bawią się chłopcy, a nie dziewczyny. Basia zaczęła płakać. Chłopcy nie chcą się ze mną bawić, powiedziała Basia. Matylda, Laura i Klara szybko ją pocieszyły. Zostań z nami, my bawimy się lalkami. Dziewczynki ubrały swoje lalki w śliczne sukienki, nakarmiły je i ułożyły do snu. Ta zabawa bardzo spodobała się Basi. Nagle Bartek pokłócił się z hrabąszczem Maurycy. Ciągle przewracasz mój samochodzik, to niesprawiedliwe! Oszukujesz! Nieprawda, to ty oszukujesz! Odpowiedział Maurycy. Mam tego dosyć, nie bawię się z wami, powiedział Bartek i odszedł od chłopców. Mogę się z wami pobawić? Zapytał Bartek Basię. Nie możesz, ta zabawa tylko dla dziewczyn, odpowiedziała Basia. Ale przyniosłem też lalkę, ma kręcone włosy, chcę się z tobą bawić. Dobrze, możesz się z nami pobawić, ale będziesz musiał mi pozwolić na zabawę autkami. Dzieci, pora umyć ręce! Zawołała pani Trzmiel. A potem usiądźcie przy stołach. Pani Szczypawka podała dzieciom obiad. Gdy wszyscy skończyli jeść, Bartek i Basia zebrali talerze i szklanki. Później dzieci położyły się, a pani Trzmiel przeczytała im bajeczkę. Wszyscy w ciszy słuchali, a niektórzy szybko zasnęli. Po drzemce przyszedł czas na małą przekąskę i zabawę na dworze. Plac zabaw był niesamowity, wypełniony niezliczoną ilością zjeżdżalni i huśtawek. A na środku stał ogromny drewniany pociąg. Bartek i Maurycy szybko się pogodzili i razem huśtali. Basia pomogła Robertowi wejść na zjeżdżalnię i złapała go na dole. Robert był bardzo szczęśliwy. Dzień szybko minął i wkrótce dzieci musiały się pożegnać.
ale już nie mogły się doczekać kolejnego dnia w przedszkolu. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Wiosenny dzień sportu. Bartek, Basia, Matylda i Baltazar siedzieli nad jeziorem i wrzucali kamyki do wody. Bartek kilka razy trafił przepływającą kłodę, co ucieszyło jego przyjaciół. Chodźcie na łąkę! Zaraz zacznie się wiosenny dzień sportu! Powiedział Staś. Leśni przyjaciele zebrali się na łące. Małe owady włożyły krótkie spodenki i ustawiły się na starcie. Wszyscy biegli najszybciej, jak potrafili. Musieli okrążyć łąkę 3 razy. To nie fair! Edek oszukiwał! Biegł na skróty! Krzyknęła Laura. Nie można oszukiwać! Zacznijmy zawody raz jeszcze, ale bez oszukiwania! Staś dobiegł 1, Laura 2, a Baltazar 3. Bartek był ostatni. Baltazar i Edek zaczęli szeptać. Jest wolny jak ślimak. Nie śmiejcie się z niego, to nie jest fajne, powiedziała rozzłoszczona Basia. Teraz czas na skok wzwyż. Kto zerwie jabłko z najwyższej gałęzi, zostanie zwycięzcą, powiedział Alfonso. Przyjaciele rozpędzili się i próbowali wskoczyć jak najwyżej. Laura zajęła 1, Matylda była 2, a Edek 3. Bartek, choć bardzo się starał, nie mógł dosięgnąć jabłka rosnącego najniżej. Nie potrafię, po prostu nie potrafię, powiedział ze smutkiem. Nie przejmuj się, Bartek, w następnej konkurencji pójdzie ci lepiej, powiedziała Róża. Ale Bartek był zbyt zdenerwowany, żeby zacząć się turlać. Obawiał się, że rozbije swoją skorupkę. Pozostali ustawili się w kolejce i zaczęli turlać na drugi koniec łąki. Basia była najszybsza, więc wygrała. Czas na latanie, powiedział Alfonso. Wygrywa ten, kto najszybciej doleci na czubek drzewa i złapie szyszkę. Owady od razu ruszyły. Matylda, Baltazar, Basia i Klara zaczęli się ścigać. Matylda jako pierwsza złapała szyszkę. Ja nie potrafię latać, marudził Bartek. Nie przejmuj się, Bartek. Teraz będziemy skakać na skakance. Najszybszy wygra. Uczestnicy zaczęli skakać. Ale nagle Bartek zaplątał się w skakankę i upadł na ziemię. Przyjaciele przestraszyli się i pobiegli do ślimaka. Nie bawię się w żadne głupie wyścigi. To nie dla mnie. Wracam do domu. Musimy coś wymyślić, żeby rozweselić Bartka, powiedziała Basia. Masz rację. W czym jest naprawdę dobry? Zapytała Róża. Już wiem! Krzyknęła Matylda. W rzucaniu! Wspaniały pomysł! Zgodził się Baltazar. Tylko Bartek trafił w przepływającą kłodę! Przygotowali 5 kopczyków. 1 z jabłek, 2 z kasztanów, 3 z szyszek, 4 z orzechów, a 5 z gruszek. Basia przekonała Bartka, żeby wrócił na łąkę. Zrobimy konkurs rzucania do celu. Przyłączysz się? Zapytała Róża. Hurra! Uwielbiam rzucać do celu! Wszyscy próbowali, ale najlepszy był Bartek. Tylko jemu udało się przewrócić wszystkich 5 kopczyków. Widzisz, Bartek? Ja jestem najszybszy, Laura najwyżej skacze, Matylda najlepiej lata, a Basia się turla. Róża najszybciej skacze, a ty rzucasz najcelniej. Każdy jest dobry w czymś innym, zauważył Staś. Bartek otrzymał piękny kasztan. Alfonso napisał na nim: 1. miejsce w rzucaniu. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Święta. Był chłodny zimowy dzień.
Biedronka, Basia i Ślimak Bartek wybrali się do lasu w poszukiwaniu gałązek na świąteczne stroiki. Zobacz, Bartek, burza złamała to drzewko. Zabierzemy je do domu? Przystroimy je na święta. Hurra! Będziemy mieli prawdziwą choinkę! Zawołał Bartek. Podnieśli drzewko i zauważyli gąsienicę chroniącą się pod gałęziami. Pomóż mi, Bartku! Położymy ją na sankach. Chyba jest ranna, a na pewno bardzo jej zimno. Zabierzemy ją do mnie. Ostrożnie położyli gąsienicę na sankach. Czy nic jej nie będzie? Pytał z troską Bartek. Pewnie, że nie. Zapewniła przyjaciela Basia. Gdy wrócili do domu, położyli biedną gąsienicę do łóżka. Basia przygotowała dla niej gorącą herbatę, a Bartek przeczytał jej kilka bajek o przygodach innej gąsienicy. Następnego dnia gąsienica otworzyła oczy i delikatnie się uśmiechnęła. Z każdym dniem czuła się coraz lepiej i wkrótce była całkiem zdrowa. Basia poprosiła ją, żeby została. Jesteś taka miła! Nie odchodź, gąsienico! Spędź z nami święta! Dziękuję! Z radością z wami zostanę! Ale co możemy jej dać pod choinkę? Zastanawiała się Basia. Co ucieszy gąsienicę? Basia miała kilka pomysłów. Ślimak radośnie pokiwał głową. Bartek i Basia poszli spotkać się z mrówkami. Królowa powitała ich z otwartymi ramionami. Basia powiedziała, o jaki prezent jej chodzi. Możemy zrobić, co tylko zechcesz, powiedziała królowa. Nadeszła gwiazdka. Basia i Bartek przygotowali stojak na choinkę. Gdy zrobiło się ciemno, Bartek dał Basi prezent. Wesołych świąt, Basia! Dziękuję, Bartku, powiedziała Biedronka. Była zachwycona. Jest przepiękna! Basia była bardzo szczęśliwa. Owinęła wstążkę wokół gałęzi choinki. Tobie też życzę wesołych świąt! Powiedziała Basia i dała Bartkowi prezent. Zimne ognie, super! Ustawmy je na drzewku! Zapalili zimne ognie, a iskry radośnie tańczyły wokół choinki. Ognie przyciągnęły mnóstwo świetlików. Każdy z nich przyniósł choinkową ozdobę. Nawet gąsienica pomogła przystroić drzewko. Wkrótce nadeszły mrówki, niosąc dużą paczkę. Wręczyły ją Bartkowi i Basi. To prezent dla ciebie, gąsienico, powiedział Bartek. Wesołych świąt! Buciki! Krzyknęła radośnie. Dzięki nim nie zmarzną ci nogi, gdy będziesz chodziła po śniegu, wyjaśniła Basia. Przyjaciele świętowali do późnej nocy. Był żuk Edek, chrząszcz Staś, świerszcz Alfonso i żuk Róża. Świetliki razem z małymi mrówkami zbudowały ogromnego bałwana. Wszyscy śpiewali i tańczyli wokół choinki. Matylda także przyleciała z nimi świętować. Klara tańczyła z Laurą. Bartek i Basia skakali razem z Baltazarem. Gdy zabawa się skończyła, gąsienica oczyściła buty i ustawiła na półce. A to był wspaniały dzień! Szkoda, że gwiazdka jest tylko raz w roku. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Teatrzyk kukiełkowy. Pewnego słonecznego poranka Bartek mocno zapukał do drzwi Basi. Dziś występ teatrzyku kukiełkowego. Chodźmy powiedzieć o tym Matyldzie Jedkowi. Bartek i Basia dotarli najpierw do domu Matyldy. Obudź się, Matyldo! Pchły przygotowują teatrzyk kukiełkowy. Królewnę Śnieżkę!
Mali przyjaciele następnie zatrzymali się przed domkiem Edka. Edek, wybierasz się z nami na przedstawienie? Ale Edek nie otworzył drzwi. Edek, szybciej, bo się spóźnimy! Zawołał Bartek, ale odpowiedzi nadal nie było. Matylda delikatnie nacisnęła klamkę i wsunęła głowę do środka. Nadal jesteś w piżamie? Marudził Bartek. Ubieraj się i to szybko. Nigdzie nie idę. Mam pogryziony cały brzuszek, to strasznie spędzi. Szlochał Edek. Mogę zerknąć? Zapytała Basia. Nikt cię nie pogryzł. To ospa wietrzna. Mała Biedronka powiedziała swojemu choremu przyjacielowi. Nie ma się czego bać. Ja już chorowałam na ospę i cała byłam w kropkach. Polecę po doktora Sowę, powiedziała Basia. On będzie wiedział, co zrobić. Wkrótce przybył doktor Sowa i dobrze przyjrzał się Edkowi. To zdecydowanie ospa wietrzna. A ospa to choroba zakaźna. Obawiam się, że nie pójdziesz na przedstawienie. Zakaźna? Czy to znaczy, że Bartek, Basia i Matylda mogą się ode mnie zarazić? Nie martw się. Na ospę wietrzną choruje się tylko raz w życiu. Twoi przyjaciele mieli ją w zeszłym roku. Nie możesz się drapać. Będą kolejne przedstawienia Teatru Kukiełkowego, zapewnił przyjaciela Bartek. Nie martw się, wkrótce wyzdrowiejesz, uśmiechnęła się Basia. Basia, Bartek i Matylda pożegnali się z przyjacielem i szybko poszli zobaczyć teatrzyk. Przedstawienie zaczynało się już na łące. Aktorami było 5 pcheł. Wkrótce kurtyna się rozsunęła i zaczęło się przedstawienie. Przyjaciele obejrzeli przedstawienie, a po jego zakończeniu zaczęli głośno klaskać. Pchły wyszły zza sceny i ukłoniły się publiczności. Szkoda, że Edek nie mógł iść z nami, powiedziała ze smutkiem Basia. Przedstawienie na pewno by mu się spodobało. A może przygotujemy nasze dla niego? Nagle zaproponowała Basia. Basia, to świetny pomysł, powiedziała Matylda. Przyjaciele szybko zabrali się za przygotowania. Matylda narysowała krasnale, Basia królewnę Śnieżkę i księcia, a Bartek straszną królową. Następnie wycięli postacie i przykleili je do patyków. Gdy byli już gotowi, poszli do domu Edka i zapukali w okno. Mały Żuk otworzył je i wyjrzał na zewnątrz. Czas zacząć przedstawienie! Ogłosił Bartek i przyjaciele zaczęli występ. Powiedział Edek. Nikt nie ma lepszych przyjaciół. Doktor Sowa wrócił 10 dni później. Wszystkie kropki na brzuszku Edka zniknęły. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Zaginione orzechy. Cześć Bartek, pośpiesz się. Musimy pożegnać się z wiewiórką Radkiem, zanim schowa się przed zimą. Powiedziała Biedronka Basia. Bartek założył czapkę, szalik i rękawiczki. Przyjaciele wyruszyli do domku Radka. Wiewiórka siedziała na gałęzi przed domkiem. Chcieliśmy się pożegnać, zanim zapadniesz w sen zimowy. Może wpadniecie na szklaneczkę soku i kilka orzechów, zaproponował Radek. Zobaczcie, ile jedzenia zgromadziłem na zimę. Moja spiżarnia jest pełna. Ale spiżarnia była pusta.
O, Rety, gdzie się podziały moje orzechy? Gdzie są moje pyszne żołędzie i rodzynki? Może wyleciały przez tą dziurę? Powiedział Bartek, wskazując na małą dziurę w ścianie dziupli. Ktoś przegryzł drzewo! Powiedziała zaskoczona Basia. Chyba wiem, kto to zrobił, dodał mały ślimak. Nie martw się, Radek. Znajdziemy złodzieja i odzyskamy twoje orzechy. Nie zapomnijcie też o moich żołędziach, dodał Radek. Przyjaciele ruszyli przez dużą łąkę i wtedy usłyszeli głośny śmiech. Wiedziałam, że to oni. Zawsze mamy z nimi problemy, szepnęła Basia. Pewnie teraz też robią coś niedobrego, dodał Bartek. Ktoś wygryzł dziurę w domu Radka. Wszystkie orzechy zniknęły. Wy to zrobiliście, prawda? Nie zrobiliśmy tego specjalnie. Jak zawsze gryźliśmy korę. Nie wiedzieliśmy, że ma tam swoją spiżarnię. Wyjaśnił najmniejszy kornik. Jak możemy pomóc? Chodźcie z nami poszukać orzechów. Nie mamy zbyt wiele czasu. W każdej chwili może spaść śnieg, a wtedy nie będziemy mogli ich znaleźć. Wszyscy z bliska przyjrzeli się drzewu. Orzechy wyleciały przez dziurę i spadły na ziemię, a potem stoczyły się z górki, wyjaśnił Radek. Przyjaciele odnaleźli zapasy Radka u podnóża górki. Hurra! Zawołał radośnie Radek. Możecie zanieść jedzenie do mojego domku, a ja w tym czasie załatam dziurę, powiedział do korników Radek. Ostrożnie przenieśli orzechy i żołędzie z powrotem do jego spiżarni. Bartek i Basia pomogli kornikom. Pracowali najszybciej, jak potrafili, ale zmrok zapadł bardzo szybko. A oni mieli jeszcze mnóstwo orzechów do przeniesienia. Nie zdążymy na czas, zauważył jeden z korników. Przydałaby nam się pomoc, dodał drugi. Bartek nagle skoczył do góry, a potem pobiegł bez słowa. Wkrótce wrócił z trąbką w rękach. Grał tak głośno, że mogli go usłyszeć wszyscy mieszkańcy lasu. Szybko zebrały się wszystkie zwierzęta. Basia wskoczyła na kamień i opowiedziała im, co się stało z zimowymi zapasami Radka. Wszystkie orzechy wyleciały przez dziurę. Musimy zanieść je z powrotem do spiżarni. Jeśli wszyscy pomożecie, skończymy przed nocą. Do biegu gotowi, start! Powiedział Bartek i poniósł jednego orzecha. Dał go Basi, a ona z kolei jednemu z korników. Korniki podały orzecha pszczole, pszczoła ważce i tak orzech wrócił do spiżarni wiewiórki. Do czasu, gdy na niebie pojawił się księżyc, wszystkie orzechy, żołędzie i kasztany bezpiecznie ułożono w spiżarni. Radek z radością wrzucił ostatni smakołyk. Dziękuję, tak się cieszę, że mam wspaniałych przyjaciół. Muszę się już ułożyć do snu, bo wkrótce zacznie padać śnieg. Do zobaczenia na wiosnę. Wdzięczna wiewiórka ziewnęła.